Witajcie! Dzisiejszy odcinek poświęcony jest konfiguracji czytnika NVDA. Konkretnie chodzi o włączenie opcji Użyj Caps Lock jako klawisza NVDA. Jeżeli opcja ta nie została włączona w czasie instalacji NVDA, pokażę, jak to zrobić teraz. Wchodzimy w ustawienia NVDA skrótem klawiszowym Insert plus literka N jak NVDA. NVDA menu. Wciskamy strzałkę w dół, aż dojdziemy do pomoc. Ustawienia rozwijane U, narzędzia rozwijane N, pomoc rozwijane C. Jest pomoc rozwijane. Wciskam strzałkę w prawo. Podręcznik użytkownika U. I teraz wciskam strzałkę w dół, aż do okno powitalne. Wykaz klawiszy polec, co nowego N. Strona www.nvd, licencja L, autorzy A. Okno powitalne, kropka, 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 w. Jest okno powitalne, kropka, kropka, kropka. Jeżeli usłyszymy kropka, 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 należy wcisnąć Enter i otworzy się okno dialogowe. Witaj NVDA dialog, witaj NVDA wykrzyknik, większość komend kontroli NVDA. Otworzyło nam się okno powitalne NVDA. Mamy tu grupę trzech opcji. Wciskając strzałkę w dół, szukam opcji Użyj Caps Lock jako klawisza NVDA. Ruchom NVDA pokazuj to okno, OK, przycisk, opcje grupa, Użyj Caps Lock jako klawisza NVDA, pole wyboru nieoznaczone Alt plus C. Jest opcja Użyj Caps Lock jako klawisza NVDA, pole wyboru nieoznaczone. Zaznaczamy wciskając raz spację. Spacja oznaczone. Strzałką przechodzimy do następnej opcji. Uruchom NVDA po zalogowaniu do systemu Windows, pole wyboru oznaczone Alt plus U. Uruchom NVDA po zalogowaniu do systemu Windows, pole wyboru u mnie jest oznaczone. Jeżeli u Was jest inaczej, zaznaczcie spacją. Strzałką przechodzę w dół. Pokazuj to okno przy starcie NVDA, pole wyboru nieoznaczone. Pokazuj to okno przy starcie NVDA, pole wyboru nieoznaczone. I tak ma zostać. Jeżeli u Was jest inaczej, wciśnijcie spację. Teraz musimy tabulatorem przejść do przycisku OK, aby zatwierdzić ustawienia. OK przycisk. I wciskamy Enter. Linki do filmików.xlsx. Opcje w oknie powitalnym NVDA zostały ustawione. Od tej chwili w skrótach klawiszowych NVDA możemy używać zamiennie klawiszy Insert i Caps Lock. Jeszcze jedna ważna uwaga. Od tej chwili, aby włączyć pisanie dużymi literami, musimy wcisnąć szybko dwa razy Caps Lock. Caps Lock włączone. Caps Lock włączone. I analogicznie, aby tę opcję wyłączyć, wciskamy dwa razy szybko klawisz Caps Lock. Caps Lock wyłączone. To na dzisiaj tyle. Dziękuję. Cześć.